Caper działa. Jest na baterie albo na zasilacz. Podczas gdy działa na zasilaczu, to ładuje sobie baterię. Bateria, zasilacz. Częstotliwości są ustawione od 7 do 15 Hz. Potem jest zakres od 240 do 528 do zabawy kryształami i od 17 do 37 kHz. Wyjścia są dwa na jednym jacku. Jedno wyjście jest takie samo jak w normalnym zaperze na elektrody, a drugie wyjście wysokoprądowe na różnego rodzaju cewki. No i tyle w temacie. Zrobię jeszcze drugi, taki prostszy, zwykły, na jedną częstotliwość dla dziecka. Bo dzieciak jest mały, żeby to nie było za skomplikowane dla niego. Wyłączymy i pokażę w środku. Z prostego układu się zrobiło tylko trochę więcej, no. Jakie pomysły miałem, takie zrobiłem.